Jestem ojciec Andrzej i Maria od Trójcy Świętej. Pełnię funkcję duszpasterza akademickiego i także duszpasterza dzieci i młodzieży w Krakowie, na Rakowickiej. To jest dla mnie niesamowita przygoda spotkania z drugim człowiekiem. W sumie to tak nie spodziewałem się, że w Karmelu tak intensywne jakby relacje z drugim człowiekiem mogą być obecne. Moja przygoda w Karmelu rozpoczęła się od takiego doświadczenia raczej ciszy, samotności, co się dokonywało głównie w klasztorze w Czernej. Pochodzę spod Czernej. To było dla mnie odkrycie właśnie przestrzeni Karmelu, przestrzeni spotkania z Bogiem. I u początków tak właśnie sobie upodobałem ten klasztor, który swoją drogą wcześniej mnie troszkę denerwował, bo tam rzeczywiście w niedzielę zwłaszcza przyjeżdża mnóstwo ludzi i nie lubiłem tam jeździć w niedzielę, a zawsze tam właśnie bywałem w niedzielę z rodziną na mszy świętej. Potem, kiedy odkryłem drugie oblicze tego klasztoru, właśnie takie tygodniowe, w ciągu tygodnia, zwłaszcza w zimie, kiedy ten klasztor jest praktycznie pusty, kiedy w kościele można doświadczyć ciszy, samotności, to jakoś bardzo upodobałem sobie to miejsce. I tak się rozpoczęła moja przygoda z Bogiem. Paradoksalnie teraz jakby Bóg od ponad roku zaprosił mnie do tej przygody bycia dla innych. Myślę, że to jest też takie piękne doświadczenie, którym żyła Święta Teresa. Może takie mini-misyjne doświadczenie wyjścia ku drugiemu człowiekowi, ku młodym ludziom, z którymi pracuję tutaj przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, czy też z dziećmi, z młodzieżą. Dla mnie to jest fascynująca przygoda, bo w każdym z tych ludzi staram się dostrzec właśnie obecność Chrystusa, spotkać się z Chrystusem w tych młodych ludziach i też jakby no, ten ideał, który przyświecał Teresie, pomóc w spotkaniu z Chrystusem, pomóc w zbawieniu. To jest dla mnie niesamowita przygoda. Bardzo też daje mi dużo satysfakcji takiej osobistej, a jednocześnie pomaga rozwijać siebie jako człowieka. Bo myślę, że właśnie mogę doświadczać tych podstawowych relacji do Boga na osobistej modlitwie, żyjąc tu jako karmelita bosy, modląc się w tej wspólnocie, znajdując czas na osobiste spotkanie z Chrystusem i potem także być dla drugiego człowieka, wspólnie uczyć się modlitwy, wspólnie przebywać, rozmawiać o Chrystusie. Także to jest doświadczenie kierownictwa duchowego, doświadczenie spowiedzi, spowiadania ludzi młodych. To jest dla mnie fascynująca przygoda. I niesamowicie też każdego dnia jakby odkrywam na nowo taką wdzięczność wobec Boga za to, że postawił mnie w tym miejscu, za to, że dał mi tą konkretną posługę, a pewnie jeszcze wiele innych rzeczy przygotowuję na przyszłość. Także w tym momencie jakby płynie takie wielkie uwielbienie wobec Boga, co nie znaczy, że też nie ma momentów trudności czy jakichś takich sytuacji, w których rzeczywiście tylko takie zdanie się na Boga czy wielkie zawierzenie sprawia, że człowiek może pójść do przodu. Bardzo lubię chodzić po górach, lubię słuchać muzyki. I zanim wstąpiłem do Karmelu, myślałem, że Karmel to już jest taki surowy zakon, że już w ogóle nie będę mógł chodzić ani po górach, ani słuchać muzyki. I tak się troszeczkę bałem tego, ale mogę chodzić po górach, właśnie wróciliśmy z Feli z gór. Mogę słuchać muzyki, ale przede wszystkim mogę pracować nad swoją relacją z Bogiem. Mogę się modlić, mogę poznawać siebie w prawdzie, jaki jestem. W tym wszystkim pomagają mi moi bracia, którzy są tutaj ze mną, którzy też mają swoje różne pasje, ale głównie się spotykają tutaj po to, żeby budować swoją relację z Bogiem, żeby się z Nim jednoczyć, żeby być z Nim. I jestem Mateusz od niepokalanego poczęcia. Historia mojego powołania jest dosyć długa i nieco skomplikowana, ponieważ powołanie jako takie zrodziło się dosyć późno.
I to w bardzo, chyba najbardziej niesprzyjających warunkach możliwych, mianowicie podczas służby wojskowej, kiedy byłem żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego i nad morzem w Kołobrzegu miałem bardzo dużo czasu, żeby sprawy przemyśleć. Miałem też tę radość i przywilej poniekąd żyć w roku, w latach, które są, należą do papieża Jana Pawła II, uświetnione tym wielkim pontyfikatem. I należy, można by powiedzieć, do pokolenia związanego ze świętym Rafałem, wtedy błogosławionym. 83 rok, beatyfikacja. Ja pamiętam, nocami nasłuchiwałem przez Radio Ameryka tej pielgrzymki, kazań, bardzo rzeczywiście podekscytowany. Było to mocne przeżycie i tam coś dojrzało we mnie. Można by to określić tak, że moje serce jakby się rozrosło i chyba już by nie mogło się zmieścić pod jednym dachem z jedną rodziną, należąc do jednej kobiety, do kilku osób, ale gdzieś zmieniła mi się perspektywa, zacząłem myśleć szerzej. Wtedy już byłem po studiach, studia kończyłem w 81 roku, też bardzo symboliczna data, zresztą te daty, takie piękne daty chodzą za mną. W 89 dostąpiłem tej radości i zaszczytu służby święceń kapłańskich, też taka mocna data upadających systemów, takiego zła bardzo szkodliwego dla człowieka i dla historii. I kapłaństwo, które w jakiś sposób posługuje takiej wolności, wolności ducha, wolności myślenia. I w Karmel też pojawił się, można powiedzieć, w kontekście mistyki. Bardzo wcześnie, pamiętam, to już matura, jeszcze takie poszukiwania na studiach pewnych tekstów mistycznych, tego środowiska. To było wtedy bardzo, na początku, koniec lat 70., bardzo skomplikowane, rozpomieszane, więc z różnych źródeł czerpałem. Wpadły mi wtedy wydane teksty Małej Teresy, Jana od Krzyża, ale głównie Edyty Stein. To taki były te pierwsze teksty z jej głębi, które na mnie zrobiły wielkie wrażenie. I później, a muszę jeszcze wspomnieć, że pochodzę z parafii franciszkańskiej i przez 25 lat w niej przebywałem bez, można powiedzieć, takiego jakiegoś dystansu do innych rzeczywistości. To była moja parafia, Katowice Panewniki, Franciszkanie Śląscy. I oni stanowili cały czas jedno tło religijne. To się wszystko działo, dokonywało się moje całe życie religijne, rozwój też. I dopiero później, kiedy wyjechałem właśnie w charakterze żołnierza w służby wojskowej, dopiero wtedy zmieniła się perspektywa. To, co w Karmelu najbardziej mnie pociągło, to, trzeba powiedzieć, teksty mistyczne, głębia, żywość doświadczenia, trochę zazdrość z jednej strony, że są ludzie, którzy potrafią przeżywać tak piękne rzeczy, trochę zazdrość, że Pan Bóg to zastrzega, czy może pretensja, że zastrzega to dla niektórych, dla wybranych, obdarzając ich swoją taką odczuwalną miłością i bezpośrednią. I chyba gdzieś była ukryta taka chęć uczestniczenia w tym, co bezpośrednio Boże, tym, co piękne, czyste. Myślę, że człowiek chciał w ten sposób zrzucić cały balast komunizmu, tego uwikłania w zło, tego marazmu, tej byle jakości, tego kombinowania. To był straszny czas. Rzeczywiście, tak patrząc z perspektywy, czas mroczny pod wieloma względami. Ja zresztą na początku, na studiach,
To byłem człowiekiem, który lubił się dobrze bawić. Organizowałem nawet sam imprezy studenckie. Pamiętam, kiedyś nosiłem się z takim pomysłem, żeby założyć kabaret. Trochę grałem na gitarze. Te rzeczy gdzieś później odeszły, ale pojawił się poważniejszy wymiar, głębszy życia, ale sądzę, że to gdzieś tam pracuje wewnątrz, to co w naturze zostało jakby dane, zadane, co powierzone, również może dojrzewać w kontekście powołania zakonnego, szczególnie Karmelu. Tak od zewnątrz patrząc, poszedłem za głosem Bożym. Proszę sobie wyobrazić, że ja w życiu nie widziałem karmelity, ani karmelitanki. Trochę czytałem, znałem teksty znakomicie, można powiedzieć, źródłowe mistyków Karmelu, ale ludzi, nie miałem z ludźmi bezpośrednio do czynienia, nie znałem żadnego karmelity. Dopiero po decyzji, którą podjąłem w Elblągu, po rekolekcjach u sióstr, które mnie tam zaprosiły, Po tej decyzji i bardzo mocnym przeżyciu duchowym, potwierdzonym właśnie w rekolekcjach ignacjańskich, wtedy tam był taki zwyczaj, z tym darem pojechałem, wróciłem, pracowałem w takim, można by powiedzieć, ośrodku badawczo-rozwojowym. To był taki pomysł komunistów dla bezrobotnych. Zawsze tam parę groszy się zarobiło. Programy rządowe, jakieś takie realizacje zupełnie bezużyteczne, niepotrzebne. I wtedy wracając, no za bardzo nie mogłem mówić, ponieważ prawdopodobnie bardzo by mi utrudniono zwolnienie z pracy. Wtedy obowiązywał jeszcze obowiązywało prawo stanu wojennego, więc bardzo długi był okres, do 9 miesięcy takiego zwolnienia się. Więc tak trochę fortelem przyjechałem z wojska i mówię do szefa: proszę pana, dokonało się wiele w moim życiu i trzy zasadnicze sprawy. Mianowicie zmieniam stan, wyprowadzam się na wieś i bardzo mi się spieszy. No więc oczywiście to zostało zrozumiane trochę w innym kontekście. Ja przez to może tą kartę taką tajemniczą, przetargową zaoszczędziłem 8 miesięcy, ponieważ szef tak się przejął i postanowił mi pomóc przez interwencję gdzieś tam w ministerstwie. Mogłem bardzo szybko, po miesiącu już byłem wolny. Z nowicjatu napisałem do pracowników moich życzenia. To, co w Karmelu znalazłem, wydaje się, że zaskoczyło mnie całkowicie, bo przyjeżdżając do Czerny myślałem, że ja będę gdzieś tam w lesie całe życie spędzał, na grządkach, tam uprawiał jakieś warzywka, sadził drzewa i cieszył się tam pszczółkami, bo w tym pierwszym kontekście tak to wyglądało. Nie wiedziałem, że zakon, że Karmel ma takie możliwości, jest tak bogaty w swojej topografii duchowej, w topografii apostolskiej, tyloma rzeczami się różnymi zajmuje, i misje, i życie naukowe, i wydawnictwo, więc to jakoś tak było dla mnie wielką niespodzianką, ale to, co człowiek daje się Panu Bogu zaskakiwać, daje się od, można by powiedzieć, też prowadzić, i przez te różne historie, które miałem w życiu, wcześniejsze i późniejsze, dojrzał właśnie taki pomysł, żeby pójść drogą bardziej naukową i pogłębiać to piękno Karmelu. Myślę, że mamy jedno z najpiękniejszych, najbardziej udokumentowanych duchowości. Jest to skarb trzech doktorów Kościoła. To jest niebywałe dziedzictwo i zobowiązanie. Kocham Karmel w wymiarze duchowym, w wymiarze dziedzictwa, w wymiarze tej historii pięknej i tego, co stylu, który reprezentuje cichy, ukryty,
ale pełny tej lawy, można by powiedzieć, jak wulkan gdzieś tam drzemie w środku, poprzez ta energia wypracowywana w modlitwie, wypracowywana w ofierze, w ukryciu, w klauzurze. Sądzę, że jest to taki bardzo piękny kontekst kościoła ukrytego, kościoła, który działa na zapleczu. Ja byłem zresztą w wojsku w służbach zaopatrzeniowych i myślę, że Karmel też w tym kontekście znakomicie spełnia swoją rolę. Jest zaopatrzeniem w kościele, więc dba o pokarm, o pożywienie, o umundurowanie, można powiedzieć, w amunicję, i dostarcza ludziom, którzy stoją na pierwszej linii, właśnie tej potrzebnej siły, potrzebnego wsparcia. Taka była zresztą idea świętej Teresy. Ojciec Marian Zawada od Niepokalanego Serca Maryi. Jestem brat Przemek od Trójcy Świętej. Przy mnie przepiękny fortepian. Bardzo chciałbym na nim grać, ale nie umiem. Czuję wewnętrznie pragnienie gry na nim. I kiedy myślę o moim powołaniu, to dokładnie tak samo było. Było pragnienie, silne pragnienie modlitwy. Wydaje mi się, że prowadziłem bardzo normalne, zwyczajne życie nastolatka. Chociaż pewnie trudno to ocenić, jakie ono jest to normalne, typowe. Wracając z jakichś imprez od znajomych, późno w nocy, wpatrywałem się w niebo i czułem, że to nie wszystko, że czegoś mi brak. I to było właśnie pragnienie Pana Boga, pragnienie pogłębionej modlitwy. Chociaż wtedy nie modliłem się jakoś bardzo dużo, jednak pragnienie było i ono cały czas trwało gdzieś w głębi mojego serca. Dzięki prowadzeniu księdza z mojej parafii zatknąłem się z pismami świętej Teresy od Dziesiątka Jezus, potem świętego Jana od Krzyża, i w ten sposób właśnie rozpocząłem moją przygodę z Karmelem. Rodzice bardzo obawiali się, że kiedy wstąpię do zakonu, to moje życie będzie bardzo monotonne, nudne, ciągle w jednym miejscu, nic się nie dzieje, ci sami ludzie. Jednak rzeczywistość okazała się bardzo różna. Częste zmiany wspólnot, domów formacji, krajów i tak dalej. Wszystko to sprawia, że naprawdę nie nudzimy się tutaj. Mam na imię Dziedony, czyli po polsku Bożyda. Pochodzę z Burundi, w Afryce. I kiedy byłem w szkole podstawowej, pragnąłem wstąpić do zakonu, bo miałem... Robiłem bardzo nabożeństwo maryjne i chciałbym wstąpić, że można znaleźć dużo czasu na modlitwę i gdzie jest bardziej akcentowana obecność Maryi w życiu. I znalazłem zakon karmelitański. I napisałem do nich list, żebym mógł uczestniczyć w sesji powołaniowej. A potem miałem odpowiedzi i od razu po maturze zacząłem uczestniczyć w sesji i po roku już wstąpiłem do zakonu. Postulat zrobiłem w Rwandzie i też nowicjat. Potem studiowałem filozofię w Burundi. To moja ojczyzna. Po studiach filozoficznych, to znaczy po dwóch latach,
Trzeba było jechać gdzieś, żeby studiować dalej teologię. I wtedy było dużo możliwości. Na przykład jechać do RCA, to Republika Środkowa Afryka, albo w Tanzanii też była taka możliwość, albo we Francji. Ale między tymi możliwościami ja trafiłem do Polski. I w Polsce to było pierwszy raz w Europie. I byłem wtedy trochę przerażony i nie wiedziałem, jak zrobić, jak będą wyglądać Polacy, albo czy jak będę mówić, bo nic nie wiedziałem wtedy mówić po polsku. Nawet dzień dobry nie potrafiłem wtedy mówić. I więc przyjechałem do Polski i bezpośrednio do Lublina. I tam spotkałem braci i zacząłem trochę mówić po angielsku, bo nic nie umiałem mówić po angielsku. I też studiowałem na KULU język polski. Tak naprawdę jest bardzo trudne, ale dam radę. Więc trochę wykombinuję coś, ale w końcu coś potrafię mówić. I bracia mnie zaczęli inicjować, jak to robić w kuchni, jak zjeść kiełbasę, makaron i tak dalej, i tak dalej. I to było bardzo radosne. To było nowe doświadczenie. I więc byłem bardzo szczęśliwy, widząc białych. Tylko ja byłem jeden między wieloma ludźmi białymi i trochę przerażony, ale w końcu coraz dalej już potrafiłem coś powiedzieć po polsku, albo po angielsku, albo po francusku, ale do przodu, wyszło do przodu. I po roku tam w Lublinie trzeba było już zacząć teologię i przyjechałem do Krakowa i już zacząłem studiować teologię. Nie tak łatwo, ale dobrze idzie, bo coraz lepiej już mówię po polsku i mogę pracować. I też bracia pomagają. Co do zakonu, bardzo lubię ten zakon, bo znajdowałem moje miejsce, dużo czasu na modlitwę i obecność Maryi. Zawsze czuję, że tak naprawdę mam dużo łask niż 15 lat temu. Mam na imię ojciec Andrzej.